już 9 minut po godzinie 11. Witamy bardzo serdecznie, jak w każdy poniedziałek po godzinie 11. Akademickie Rytmy, program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na antenie Radia Nysa FM. Dzisiaj, drodzy Państwo, kontynuacja naszego spotkania sprzed kilku tygodni na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, bardzo ekologicznie, na temat zrównoważonego rozwoju, ciąg dalszy. W studiu Państwa i moi goście, czyli pan doktor habilitowany inżynier, pan Jerzy Duda, profesor PWSZ w Nysie. Witamy. Dzień dobry. Jest z nami także dyrektor Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju PWSZ w Nysie, także prodziekan Wydziału Nauk Technicznych, pan doktor inżynier Jacek Tomasiak. Dzień dobry. Oraz studenci kierunku zarządzania inżynieria produkcji PWSZ w Nysie, pani Kinga Szpigel. Dzień dobry. To jest trzeci rok zarządzanie inżynieria produkcji oraz pan Jakub Chechowski. Dzień dobry. Drugi rok zarządzania inżynieria produkcji. Szanowni Państwo, co kryje się pod pojęciem gospodarka o obiegu zamkniętym? Coraz więcej na ten temat i w Unii Europejskiej, i w Polsce się dyskutuje. Panie profesorze, o co chodzi, gdybyśmy mieli wytłumaczyć, no nie inżynierowi, humaniście? Najprościej można gospodarkę w obiegu zamkniętym scharakteryzować tym, że jest to gospodarka, która wykorzystuje dodatkowo odpady. Nie ma odpadów na składowisku, tylko są odpady przerobione jeszcze, jak gdyby przedłużymy życie produktu. Cała gospodarka w obiegu zamkniętym właśnie skupia się na tym, żeby wydłużyć cykl życia danego wytworu, który jest zrobiony. Tym samym ograniczamy zużycie nowych surowców, a zużyte surowce przetwarzamy na wsad, jak gdyby, do produkcji gotowego elementu. To znaczy odchodzimy od cyklu takiego liniowego, gdzie mamy produkcję, użytkowanie, odpad, to znaczy od kołyski do grobu, a robimy, przedłużamy to życie, tak jak powiedziałem, więc od kołyski do kołyski. To znaczy produkcja, użytkowanie, odpad. Obieg zamknięty po prostu. Przetwarzamy na gotowy surowiec, który może być w produkcji wykorzystany, albo wykorzystujemy elementy z odpadu do... Czyli przekładając to na taki język gospodarstwa domowego, panie doktorze, że jak mamy dom, to na przykład nie emituje dwutlenku węgla, albo z domu tylko wykorzystuje w domu sobie ten dwutlenek węgla. Tu oczywiście myślimy o różnych zakładach, dużych firmach, albo nie, jeżeli wytwarzam odpady różnego rodzaju, to nie wyrzucam ich na wysypisko, tylko te odpady jeszcze są wykorzystywane w 100%. Ta emisja oczywiście zawsze będzie, tylko oczywiście przy gospodarce obiegu zamkniętego będzie ona zminimalizowana. I to głównie o to chodzi, żeby jak najdłużej te produkty i surowce można było wykorzystywać i jak najmniejszy był ten odpad, żebyśmy nie musieli składać, powiedzmy, tych odpadów komunalnych, no i zaśmiecać środowisko. I w ten sposób, jeżeli będziemy tak gospodarować tymi materiałami, jesteśmy w stanie jak najdłużej właśnie te produkty utrzymać w ciągłym obiegu. Mhm. Są z nami przyszli inżynierowie, przypomnę pani Kinga i pan Jakub, pani Kinga Szpigiel. Dlaczego wybór właśnie kierunku zarządzania inżynieria? No, dlaczego zechciała pani być inżynierem? Zainteresował mnie ten kierunek, ponieważ jest bardzo powiązana strona techniczna z czysto ekonomiczną. Jest to nietypowe powiązanie, można powiedzieć, bo na jednym kierunku uczymy się dwóch naraz. I teraz wybrałam specjalizację inżynierię jakości, która też mi otwiera bardzo duże możliwości na przyszłość w różnych firmach. I już można powiedzieć, że widzę plusy tego, że wybrałam ten kierunek. Teraz trzeci rok, więc w tym roku obrona, tak, egzamin. W przyszłym roku, ale w tym roku akademickim, w tym sensie. Pytam, ale już podobno do pani spływają różne oferty pracy, tak? Czyli studiujemy na zarządzaniu w Nysie i już oferty, już szukają takich inżynierów zdolnych. Już szukają na staże gdzieś ludzie, którzy kończą studia bądź już ukończyli świeżo, no to właśnie jest bardzo dużo ofert pracy z dużych firm, z korporacji, można powiedzieć.
Dlatego, tak jak powiedziałam, ten kierunek otwiera nam możliwości duże na przyszłość. I nawet jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym by się chciał w życiu zajmować, to idąc właśnie w ten kierunek, myślę, że znajdzie coś dla siebie. Z nami jest także pan Jakub, student drugiego roku. Wiem, że w trakcie studiów macie różne praktyki. Nabywacie też doświadczenie takie praktyczne w różnych firmach, zakładach. Zresztą tych umów, których uczelnia ma podpisanych, jest bardzo, bardzo dużo. Gdzie pan by chciał mieć praktykę? Czy już może miał? Czy co? Gdzie chciałby pan? Jakie ma pan plany, jeżeli chodzi właśnie takie już zawodowe, czy dotyczące praktyki, stażu ewentualnego? W zasadzie jeszcze nie mam planów co do praktyka i co do tego, gdzie konkretnie chciałbym pracować. Żadnej praktyki też jeszcze nie odbywałem. Dopiero po czwartym semestrze pierwszą praktykę będę odbywał. Więc chyba tyle. Na razie pan się... Jeszcze jestem bez pomysłu, że tak to ujmę. Zastanawia. Szanowni panowie, jakie szanse i ewentualne zagrożenia dla gospodarki wiążą się z przechodzeniem na rodzaj gospodarowania gospodarki o obiegu zamkniętym? Pan profesor Jerzy Duda. Więc takim przykładem takim, żeby jak gdyby wyobrazić sobie tą nowy sposób gospodarowania, tak zwany ten zamknięty obieg, to jest to, co w rodzinach już od lat mamy taki obieg zamknięty. Znaczy, ubranka z dzieci tych małych przenoszone są na duże dzieci. To jest nic innego jak idea właśnie obiegu zamkniętego. I ta idea obiegu zamkniętego zamyka się na jak gdyby celu wydłużenia cyklu życia. Mhm. Więc nie należy kupować kiepskich rzeczy, które szybko się zniszczą, tylko dobre ubranko na to roczne dziecko czy dwuletnie. I przechodzi to z dzieci na dzieci i w ten sposób oszczędzamy i energię, i wodę, i surowce naturalne. Mhm. Taka jest idea jak gdyby najlepiej wyobrazić sobie tą gospodarkę w obiegu zamkniętym. Natomiast w przemyśle to z kolei sprowadza się do tego, że szukamy surowców, zamienników, no to jest też tak głównie z ideą tej gospodarki w obiegu zamkniętym. Dążymy do tego, żeby znaleźć odpady i umieć te odpady przetworzyć tak, żeby one były jakby albo przynajmniej spełniały rolę tych surowców naturalnych, a czasami mogą być nawet, ten odpad może być, mieć właściwości lepsze od surowca tego naturalnego, ze względu na to, że już nie potrzeba tej energii tyle włożyć w niego, żeby go przetworzyć, i z kolei inne te procesy mogą być pomijane. Czy studenci, może jakieś przykłady byśmy podali z Europy, gdzie coś takiego funkcjonuje? Przykład zrównoważonego rozwoju, bądź też właśnie takiego obiegu zamkniętego, pani Kinga. Przykładem jest przemysł cementowy, który wpisuje się w europejską ideę gospodarki w obiegu zamkniętym, bo sam, będąc właściwie bezodpadowym, zużywa w procesach recyklingu znaczne ilości odpadów oraz produktów ubocznych, na przykład popiołów lotnych czy żurli wielkopiecowych, jako składników mieszanek surowców do produkcji klinkieru, cementu oraz betonu. Do wypalania klinkieru wykorzystywane są jako nośniki energii znaczne ilości odpadów, w tym specjalnie przygotowanych ich mieszanin, czyli paliw alternatywnych, co w bilansie energetycznym stanowi już ponad 70% energii niezbędnej do tego procesu. Panie profesorze, takim liderem, taką dużą firmą w województwie opolskim, to sięgam pamięcią, wiele, wiele lat temu, to była cementownia Górażdże, zielona cementownia, gdzie cementownia zawsze się kojarzyła z takim białym nalotem, z pyłami w latach 80. Ja to dobrze pamiętam, a tutaj w przypadku Górażdży transformacji postawiono na ekologię i już zaczęto wiele lat temu używać paliwa alternatywne. Tak, jak pan słusznie zauważył, że od fabryki kurzu weszliśmy do fabryki, która jest zielona. Jest zielona fabryka. Tak. Zresztą, jak pan mówi o Górażdżach, to Górażdże nie są tylko liderem u nas w kraju,
ale to jest właściwie lider światowy. Tak, już w tej chwili. Góralże swoimi parametrami właściwie są takim wzorcem dla innych zakładów i rzeczywiście góralże wykorzystują te paliwa RDF, paliwa z odpadów, opony tak samo i to jest taki, ale to jest taki, to właśnie to nie jest jeszcze ta gospodarka obiegu zamkniętego. Znaczy, taka w pełni. Gospodarka obiegu zamkniętym, jeżeli byśmy wzięli za przykład góralże, to co tutaj koleżanka mówiła, że o tych popiołach, że te popioły, które są odpadem w energetyce i były kiedyś kłopotliwym odpadem, dzisiaj w cemencie mogą być albo jako dodatek do surowca, albo dodatek do cementu. Wykorzystujemy mamy ten materiał. Obieg zamknięty. Tak, nie? Mamy ten obieg zamknięty, także już ten odpad, szkodliwy odpad w energetyce. Zresztą słyszeliśmy ostatnio o odpadach w popiołach w Turoszowie. W Turoszowie to było. Z tym, że to są trochę inne odpady i one nie, z węgla kamiennego ten popiół jest łatwy do wykorzystywania. Tamte odpady trzeba jeszcze przetworzyć, nie? Ale też, też jest ten cykl zamknięty, można je wykorzystywać w układzie. I ja rozumiem, że panie doktorze, tutaj pytanie do pana doktora inżyniera Jacka Tomasiaka, że po prostu firmom się opłaca wykorzystywać te odpady do dalszej produkcji i ze względów ekonomicznych, ale co z tego też ma środowisko, bo dużo mówimy o zmianach klimatu, no w jaki sposób to oddziaływuje, ta gospodarka obiegu zamkniętym, jakie są szanse i dlaczego właściwie to trzeba robić, czy dlaczego to robimy? No przede wszystkim tak, no należy tutaj zaznaczyć, że te paliwa alternatywne, które wykorzystujemy, mają odpowiednią też wysoką wartość opałową. I to jest właśnie cenne z tego punktu widzenia paliw alternatywnych, że nie składujemy tego na wysypiskach śmieci, tylko po prostu w dalszym ciągu mamy taką możliwość wykorzystania tego i odzyskania tej energii. Tutaj najczęściej właśnie mówiliśmy o cementowni, tutaj wymieniliście panowie góralże, ale należy też nie zapominać, że już mamy Odrę Opole, oczywiście kolejną cementownię, której też już od wielu lat wykorzystuje się te paliwa alternatywne. Ale też, panie Jacku, wiele lat temu, w latach 80. pamiętam, było bardzo biało przed tą elektrownią, a dzisiaj już jest, proszę, zielono. Zmienił zakład swoją strategię rozwoju. Są to zakłady już przyjazne środowisku, czyli dzięki wykorzystaniu właśnie tych paliw alternatywnych mniej zużywają tych paliw kopalnych. Dlatego też emisja, którą wytwarzają te paliwa kopalne, jest dużo niższa w porównaniu z wykorzystaniem paliw alternatywnych. No oprócz właśnie takiego przemysłu cementowego, takim dobrym przykładem jest również wykorzystanie właśnie takich paliw alternatywnych, zwanych RDF, które oczywiście wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, więc tutaj mamy wiele przykładów w Europie, w europejskich stolicach, gdzie już od wielu, wielu lat wykorzystuje się właśnie takie zakłady termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, gdzie właśnie zamieniamy tą energię. To o takich instalacjach będziemy w drugiej części naszego programu rozmawiać. W każdym razie, panie doktorze, gospodarka obiegu zamkniętym, to rozumiem, czystsze środowisko to jest to, co nas tutaj konsumentów, mieszkańców bardzo by interesowało, jeżeli chodzi o zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń, które generują różne firmy. Czyste powietrze. No przede wszystkim no z nami teraz rozpoczął się sezon grzewczy, więc dosyć głośno i słychać, że znowu smog się pojawił. Więc tutaj właśnie wykorzystanie tego typu instalacji i wykorzystanie tych paliw alternatywnych polepsza, że tak powiem, jakość życia, polepsza to powietrze. Teraz pytanie do młodzieży, do przyszłych inżynierów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Pani Kinga, pan Jakub, z nami studenci zarządzania i inżynierii produkcji. Panie Jakubie, jak na ideę gospodarki obiegu zamkniętym, zrównoważonego rozwoju reaguje społeczeństwo i czy Państwa zdaniem w studiu potrzebna jest edukacja społeczna? No, edukacja jest potrzebna w każdym temacie, przede wszystkim właśnie w temacie tej gospodarki o obiegu zamkniętym. Problem jest taki, że ta edukacja jest w tym momencie na dosyć niskim poziomie i pomijając osoby takie jak my, czyli studenci, tej edukacji nie ma chociażby w szkołach podstawowych, w szkołach średnich. A nawet jeśli jest, to jest na zbyt niskim poziomie. I może tutaj jako przykład podać coś takiego pod kątem motoryzacji i chodzi mi tu o auta starsze, 15-20-letnie,
które przykładowo możemy kupić czasami za kilka tysięcy. Chyba każdy z nas spotkał osobę, która stwierdza, że po co takie auto naprawiać, skoro za tyle samo możemy kupić kolejne. To jest jedna z rzeczy, których powinniśmy unikać, ponieważ jeśli takie auto będziemy z niego korzystać, będziemy je zużywać i wykorzystywać i w momencie, w którym powinno dojść do naprawy, stwierdzamy, że nie opłaca nam się go naprawiać, bo za tyle samo możemy kupić kolejne, no to co dzieje się z tym autem, którego się pozbywamy? Najczęściej dotykamy takiego problemu w ogóle konsumpcji, prawda? No, że tak, że tak. Kupujemy zbyt często, na krótko i zmieniamy, kupujemy ciągle nowe. Czyli zachęcałby pan jednak do tego, żebyśmy mieli jeden przedmiot, czy na przykład samochód przez wiele, wiele lat. Tak, przede wszystkim no, to jest główna koncepcja, główny zamysł tej gospodarki. Żeby kupić jeden produkt i korzystać z niego tak długo, jak jest to tylko możliwe. To podobnie jak tutaj z tymi odpadami, o których mówił pan profesor Duda w cementowni Góraży, żeby te odpady wykorzystać maksymalnie jak najdłużej. Dokładnie. Pani Kingo, edukacja, czy jest potrzebna? Jak to wygląda wśród młodzieży? Jaka będzie przyszłość pod względem no, tej edukacji, ekologii, ochrony środowiska? Jak pani to postrzega? Uświadamianie ludzi, czy to młodzieży, czy starszych, czy młodszych, na pewno jest potrzebne i mam nadzieję, że to się jeszcze bardzo rozwinie, bo tak jak tutaj kolega wspomniał, jest to na razie na bardzo niskim poziomie, a my jako studenci już widzimy, że dużo w nasze życie to wniosło, indywidualnie tam z autopsji wiemy, że inaczej patrzymy już na świat. Przez pryzmat tego, że warto rzeczy wykorzystywać do maksimum, tak. A nie tworzyć właśnie odpadów, bo nie oszukujmy się, może być później problem jeszcze większy niż jest. Panie profesorze, edukacja. Czy jest potrzebna? Pan też się spotyka z różnymi takimi postawami, czy nie wiem, czy wejść w fotowoltaikę, w pompę ciepła, czy inne jakieś rozwiązania. Czasami jest taka bariera, że to jest nieopłacalne, że po co, dlaczego. Nie, tutaj tak jak młodzież przedstawia, ta edukacja jest potrzebna ze względu na to, że no nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ta zrównoważona gospodarka to powinna być, ona dotyczy również tych surowców, żebyśmy tych surowców nie eksploatowali, bo po nas przyjdzie następne pokolenie i nie będzie miało co wykorzystywać. I tutaj edukacja. Tak jak podałem przykład z dziećmi, z tymi ubrankami dzieci, to samo dotyczy, drugi przykład może być też taki damski przykład, no każda pani bez przerwy coś nowego musi w szafie mieć, jakiś nowy ciuszek. Czyli apelowałby pan, żeby ograniczyć. Słuszna uwaga, panie profesorze. Obiegu zamkniętego jest ograniczenie, jest pożyczanie, trzeba sobie wymieniać, pożyczać i w ten sposób będziemy oszczędzać i surowce, i energię, wszystko właściwie w tym układzie zamkniętym wtedy się oszczędza. Takim głównym celem układu obiegu zamkniętego jest zeroemisyjna produkcja. Panie profesorze, do tej ciekawej dyskusji o emisji dwutlenku węgla też będziemy mówić o planowanej inwestycji w niskiej energetyce cieplnej, gdzie paliwo alternatywne będzie wykorzystywane. Niedawno była konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Zostańcie z nami, to są Akademickie Rytmy w Radiu Nys. Akademickie Rytmy. I witamy ponownie w naszym programie dzisiaj o gospodarce o obiegu zamkniętym, studia inżynierskie i magisterskie na kierunku zarządzania inżynieria produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Państwa i moimi gośćmi przypomnę, są pan profesor Jerzy Duda, wykładowca na kierunku zarządzania inżynieria produkcji, pan doktor inżynier Jacek Tomasiak, dyrektor Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju i prodziekan na Wydziale Nauk Technicznych. Są także studenci zarządzania inżynierii produkcji. Przyszli inżynierowie, pani Kinga Szpigiel i pan Jakub Chachowski z drugiego roku. Rozmawialiśmy o idei w pierwszej części programu, o gospodarce o obiegu zamkniętym. Jak te aspekty, pani prodziekanie, tutaj pytanie do pana doktora Jacka Tomasiaka o zrównoważony rozwój. Przypomnijmy,
gdyby ktoś był zainteresowany, bo słuchają nas rodzice, być może maturzyści tegoroczni, ktoś chciałby właśnie kształcić się, uczyć się tych różnych aspektów, o których dzisiaj rozmawiamy, bo to przyszłość jest niewątpliwie. Jakie są specjalności na kierunku zarządzanie, inżynieria, produkcja na tym pierwszym etapie, studiach pierwszego stopnia i potem studiach drugiego stopnia, przypomnijmy. Na kierunku zarządzania inżynieria produkcji mamy, można by powiedzieć, bardzo szeroką propozycję dla maturzystów, ale nawiązując tutaj właśnie do gospodarki obiegu zamkniętego, mamy taką specjalność, która właśnie idealnie się w to wpisuje. Jest to inżynieria zrównoważonego rozwoju. To jest na pierwszym właśnie stopniu studiów. Na drugim stopniu studiów, jeżeli ktoś by chciał kontynuować, czyli na studiach magisterskich, mamy również dwie specjalności i jedną z nich właśnie jest zrównoważona czystsza produkcja. I tam studenci mogą oczywiście poznają nowoczesne technologie związane właśnie z gospodarką obiegu zamkniętego i również jakby kontynuują tą naukę na bazie tego pierwszego stopnia. Także tutaj jesteśmy otwarci, cały czas analizujemy rynek pracy, więc tutaj głównie przedsiębiorcy, którzy się do nas zwracają o tych przyszłych, że tak powiem, pracowników, no to my dostosowujemy tak program nasz kształcenia, tak żeby w przyszłości nasi studenci znaleźli zatrudnienie. Rozmawialiśmy przed końcem naszej pierwszej części o edukacji społecznej. Myślę, że właścicieli przedsiębiorstw, dużych firm, no nie trzeba edukować pod tym względem przechodzenia powolnego na zasady zrównoważonego rozwoju, czy też, panie doktorze, czy bardziej tutaj ta edukacja jest potrzebna chociażby w kontekście smogu, który dalej jest i większość tych miast polskich jest na tej czarnej liście, które zanieczyszczają najbardziej, jeżeli chodzi. Myślę, że tutaj przedsiębiorców chyba raczej nie trzeba edukować, bo tutaj te opłaty same, które muszą ponosić, same wymuszają te zmiany technologiczne, w związku z tym cały czas przedsiębiorcy muszą aktualizować, powiedzmy, te swoje technologie, które wykorzystują i na bieżąco włączać coraz to nowe rozwiązania, które rzeczywiście będą zmniejszać tą emisję i energochłonność procesów oczywiście. A młodzież jak to obserwuje, jeżeli chodzi o pani Kingo, wymiany kotłów na przykład, bo to jest rzeczywiście problem, że jeszcze mamy te wiele kopciuchów, zresztą wystarczy nawet tutaj w gminie Nysa przejechać się przez sołectwa, jak jest czarno, znaczy jaki jest dym po godzinie 17. Czy ten proces wymiany, no, przechodzenia na jakieś alternatywne źródła, nie wszędzie można wymienić, chociażby zainstalować pompę ciepła, bo są stare budownictwo, jest stare budownictwo, stare budynki, duże budynki, tutaj na terenie gminy Nysa, takie poniemieckie jeszcze budynki, i, no, trudno mi sobie wyobrazić taką pompę ciepła, która by generowała dużą energię, no do tego chyba, żeby była jakaś instalacja fotowoltaiczna, ale jaki jest trend, pani Kingo, pani to też obserwuje, czy jest duże zainteresowanie wymianą tych kopciuchów na coś innego? Jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że też dlatego, że jest wiele dotacji, które pokrywają nam koszty wymiany takich kotłów, kopciuchów na, dajmy na to, pelet, gaz czy elektryczne. Sama pracuję w tej dziedzinie i jest naprawdę dlatego duży popyt. Czyli tutaj duży rozumiem, popyt. Trafiłem, branża rodzinna, państwo się tym też tak zajmujecie. Pan też student drugiego roku, pan Jakub Chachowski. Tu jeszcze w tej kwestii chciałbym dodać, bo jeszcze parę lat temu w moim mieście w Dusznikach Zdroju, nawet przechodząc po części uzdrowiskowej, można było wejść... Poczuć ten dymek taki. Poczuć to słabo powiedziane. Się... Można było dosłownie wejść w żółtą mgłę. No właśnie. W tym momencie już jest to rzadziej spotykane, choć nadal czasami widać ten żółty bądź czarny dym z kominów. Ale jest lepiej niż pan to obserwował, na przykład dużo lepiej. Tak? Rozumiem. Do nawet nie w dzieciństwie, za nastolatka jeszcze to widziałem. Dosłownie przechodząc przez część uzdrowiskową można było wejść w gęstą, żółtą mgłę. Czyli możliwości są, rzeczywiście są, jest możliwość pozyskania dofinansowania
czy to z tych funduszy rządowych, Czyste Powietrze, czy też programów, które wprowadzają różne samorządy, czy to powiaty, czy to gminy. Tutaj studentów mamy akurat z gminy Kamiennik i z gminy właśnie Duszniki Zdrój, więc każda gmina ma inną politykę. Natomiast no, niektórzy mówią, nie wiem, jak tu oceniają naukowcy, fachowcy, czy to można przyspieszyć, panie profesorze, czy to nie przyspieszymy tego procesu? No właśnie można przyspieszyć na zasadzie takiej, że zgodnie jak gdyby w roku 2019 został zatwierdzony przez Radę Ministrów Polski i Polska mapa drogowa dotycząca gospodarki w obiegu zamkniętym. I pierwszy punkt tej mapy drogowej to jest współpraca między przemysłem a nauką. Znaczy i nauką nie tylko na zasadzie edukacji, ale na zasadzie takiej, że te nowe techniki, nowe o czym tutaj cały czas się dzisiaj mówimy, te nowe techniki, które pozwolą przemysłowi wdrożyć tą gospodarkę w obiegu zamkniętym. Znaczy, bo gospodarka w obiegu zamkniętym, o tym żeśmy tak też ze względu na czas nie mówili, ale to jest głównie oddziaływanie na środowisko. Mamy przez tą jak gdyby zrównoważoną gospodarkę surowcową, my wpływamy na środowisko, ograniczając emisję gazów cieplarnianych i to jest wszystko założone, znaczy młodzi tutaj przyszli inżynierowie, będą mieli zadanie do roku 2030 ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 60%, a w roku 2050 do zerowej emisji. Znaczy zerowej ze względu na to, że to, co my produkujemy, ten dwutlenek węgla, powinniśmy go zagospodarować w ziemię, na pewno to będzie wodę, możliwe. W lasy. I już jest technologia przyjdzie nam tutaj z pomocą i naukowcy. To właśnie to jest ta edukacja i współpraca przemysłu z nauką. A obiecałem, że zapytam o konferencję, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W Nysie jest z nami pan doktor inżynier Jacek Tomasiak, który był jednym z prelegentów, także no, kilku było prelegentów, którzy opowiadali o zrównoważonym rozwoju. Między innymi rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, pan profesor Przemysław Malinowski, który mówił o strategii rozwoju uczelni zrównoważonego rozwoju. Burmistrz Nysy również zabierał głos, no i prezes Nyskiej Energetyki Cieplnej, pan Artur Pawlak. A konferencja była zatytułowana Zrównoważona Energetyka Nysa 2024. A o co chodzi? Otóż Nyska Spółka Energetyka Cieplna planuje inwestycje pod nazwą budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym RDF. Panie doktorze, o co tutaj chodzi? Będzie czystsze środowisko, czy mniejsza emisja dwutlenku węgla, bo dzisiaj o to pytamy. Tutaj tym celem właśnie tej konferencji było przede wszystkim pokazanie tych możliwości technologicznych, jakie na jakim obecnie jesteśmy etapie wykorzystania właśnie paliw alternatywnych, możliwości wytwarzania ciepła, wytwarzania energii elektrycznej poprzez właśnie wykorzystanie tak zwanych paliw alternatywnych. No i tutaj taka propozycja padła ze strony właśnie Niskiej Energetyki Cieplnej, właśnie zbudowania takiej instalacji opartej właśnie o to paliwo alternatywne, czyli ten tak zwany RDF. Jest to takie paliwo o odpowiednio wysokiej wartości opałowej, które nie nadaje się do recyklingu, ale możemy je wykorzystać właśnie do takiego termicznego przetwarzania, tak żeby wytworzyć właśnie tą energię elektryczną oraz to ciepło. W związku z tej szansy oczywiście tutaj Niska Energetyka skorzystała i planuje właśnie wybudować taką instalację w Nysie. Z racji tego też, że tutaj jak słyszeliśmy, profesor też już wspomniał o tych granicach właśnie w tych latach do 2030-50, gdzie musimy ograniczyć tą emisję. Dlatego też przedsiębiorstwo też wychodzi naprzeciw, no i stara się tutaj poszukiwać takich rozwiązań, które będą korzystne nie tylko dla samego będzie się to ekologicznie, tak, oczywiście. A środowisko też zyska, rozumiem, tak? Oczywiście, jak najbardziej, dlatego że też te materiały już obecnie są składowane, a teraz wykorzystamy te odpady i zmniejszy się ta liczba, powiedzmy, tych wysypisk. Również też należy podkreślić, że jeżeli
Tutaj obecnie w Polsce, co dane statystyczne GUS, nawet Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że ponad 40% właśnie tych odpadów jest składowanych. Dlatego też ważne jest, żebyśmy jak największą liczbę właśnie tych odpadów wykorzystali do ponownego przetworzenia. Rozmawialiśmy o smogu, rozmawialiśmy o wymianach kotłów, tych kopciuków na inne systemy. Pan profesor Duda wraz z nami, wykładowca na kierunku zarządzania inżynieria produkcji. No pan profesor, słyszałem, że ma wszelkie najnowsze ekologiczne systemy, jest totalnie zeroemisyjny, panie profesorze, czy to prawda? Ale bo chciałem się doradzić, co my możemy doradzić naszym mieszkańcom, którzy na przykład, rozumiem, nowy budynek, no już nie można wybudować inaczej niż z czystym takim zielonym kotłem, z jakimiś instalacjami po prostu przyjaznymi dla systemów, dla środowiska. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w starym domu, na przykład takim poniemieckim, z grubymi murami, no i opala węglem, ceny gazu rosną, nie ma instalacji gazowej, no to odradzamy chyba raczej, żeby tam podłączyć do takiego domu gaz, bo rachunki będą bardzo wysokie. Węgiel też w tym roku zdrożał strasznie. Jaki trend, co moglibyśmy doradzić tym, którzy tutaj się wahają, właściciele takich dużych, starych domów? Na pewno nie spalać odpadów. Na pewno nie odpadów. Domu, może spalać odpadów, to musiałem mieć odpowiednie warunki termiczne. Do tego nie wolno robić po prostu, to tak, o tym pamiętajmy. Tak, że to tutaj jest zakaz. Natomiast wyjściem jest tutaj tak, fotowoltaika i pompy ciepła. Nawet do takiego starszego budynku, tak by pan... Tak, fotowoltaika i pompy ciepła. I teraz można, jeżeli jest w pobliżu instalacja gazowa, sieć gazowa, infrastruktura gazowa, to na pewno się opłaca jednak podciągnąć ten gaz do tego domu i wtedy są rozwiązania takie, że jest tak zwana mikrokogeneracja gazowa w domku. U nas jeszcze tego to jeszcze jest nie rozwinięte, ale najprawdopodobniej będzie coś takiego. To znaczy będzie produkować sobie kilka kilowatów tej energii elektrycznej i odpowiednią ilość kilowatów tego ciepła. Albo może być też taki pomysł na powiązanie fotowoltaiki i jeżeli są odpowiednie warunki, że można odpowiednią moc uzyskać, no to wtedy też wyjściem będzie jednak pompa ciepła. Nie może być pompa ciepła nie na cel grzewczy i produkcji ciepłej wody, ale można tylko ograniczyć się, że grzanie może być elektryczne, a pompa ciepła będzie produkowała nam ciepłą wodę tylko na cele użytkowe. Ale to wszystko zależy od ilości osób mieszkających i od powierzchni do ogrzewania. Jeżeli i można szukać tutaj na pewno... Jaki współczynnik ciepła też jest. Trzeba odejść od tak zwanych tych kopciuchów. Nie? Tutaj no, jeżeli chcę mieć zdrowe środowisko i to też tak każdy pojedynczy kominek swoje szkodliwości wytwarza. Także tutaj... Myślę, że będziemy wracać do energia odnawialna to na pewno jest docelowy. Edukacja społeczna jest potrzebna i myślę, że w naszych programach takich comiesięcznych z kierunkiem zarządzania inżynieria produkcji będziemy wracać, ponieważ to jest jeden z wątków, ale rzeczywiście jest teraz taki sezon grzewczy. Myślę, że w programie styczniowym byśmy więcej porozmawiali o różnych technologiach. Właśnie dla takich, biorąc pod uwagę specyfikę gminy Nysa, tak, jakie są domy, jakie byśmy mogli zaproponować tutaj naszym mieszkańcom rozwiązania. Więcej o tym byśmy porozmawiali, bo są i kotły na pelet bardzo nowoczesne, gdzie jest ta emisja znacznie mniejsza i być może to jest taki etap przejściowy do tej zeroemisyjności. Myślę, że będziemy więcej o tym, panie profesorze, tak, rozmawiać. Pan mówił o tym stanu budowlanym, więc na pewno tutaj termoizolacja. To jest kluczowa tutaj sprawa. To jest taka podstawa, że najpierw usunąć te wszystkie ubytki ciepła, a później mniej tych kilowatów. Tu będziemy dyskutować, bo niektórzy się obawiają, że jak na stary budynek sobie tam nakleją ten styropian, to będzie źle. To właśnie o tym byśmy wszystkim porozmawiali, czy wełna, czy jaki rodzaj materiału. Wszyscy się tutaj o różnych takich doświadczeniach i studenci opowiedzą, jak to wygląda. Głównie chodzi o dachy. I dachy, tak?
bo tam najwięcej tego ciepła nam ucieka. O proszę, to taka puenta dzisiaj. Pamiętajcie, że dach musi być ocieplony, a paradoksalnie właśnie te dachy nasze w wielu domach są nieocieplone. No właśnie, i ciepło po prostu ucieka. Najwięcej ucieka właśnie tego ciepła górą tam. Ciepło idzie do góry i ucieka nam. Akademickie rytmy. Dzisiaj rozmawialiśmy o gospodarce o obiegu zamkniętym. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj pan profesor Jerzy Duda. Dziękuję. Dziękuję. Pan doktor inżynier Jacek Tomasiak. Dziękuję. Pani Kinga Szpigiel. Dziękuję. Studenci zarządzania inżynierii produkcji PWSZ Nysie i pan Jakub Chachowski. Dziękuję bardzo. Serdecznie państwu dziękuję i zapraszam za tydzień na kolejny program Akademickie Rytmy w poniedziałek po godzinie 11. Do usłyszenia. Akademickie Rytmy.